finał 7. filmowego konkursu historycznego Patria Nostra za nami. Uczestnicy nie zawiedli i swoją twórczością udowodnili, że kreatywność to ich drugie imię. Historia bombardowanego miasta widziana oczami współczesnych młodych ludzi. Jest to dla nas temat właściwie bardzo bliski, bo w tym czasie w Warszawie, w samej stolicy zginęło wielu młodych ludzi, takich jak my. Rozmowa kontrolowana. PRL-owska cenzura jako motyw animacji. Nasza animacja ma tytuł Cenzura. Jest to animacja 2D z elementami również wykonanymi jakby na kartce. Laureaci 7. filmowego konkursu historycznego Patria Nostra podjęli się tematów historycznych, ale nie tylko. Wybrałam temat o muzyku Grzegorzu Skawińskim, bo uważam, że jest najciekawszy, taki żywiołowy. Mogłabym się właśnie przy nim wykazać najbardziej. Konkurs historyczny Patria Nostra zachęca młodych Polaków do kreatywnego spojrzenia na historię naszego kraju. Stworzyliśmy ten konkurs w formule animacji i filmu, żeby dotrzeć do młodego pokolenia, bo młode pokolenie w dzisiejszych czasach bardzo kocha oglądać i to nie do końca długie materiały. Fundacja Patria Nostra zaprasza również uczniów szkół polonijnych do udziału w 7. edycji Światowego Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra. Prace można nadsyłać do końca października. Nagrodą dla laureatów będą wycieczki do Polski. Finał konkursu 26 listopada.